przepiękna i niezwykle barwna Teneryfa ma do zaoferowania wiele spektakularnych atrakcji, które przygotowała dla nas sama natura. Warto jednak odwiedzić niezwykle piękny ogród zoologiczno-botaniczny Loro Park. Park ten nie skupia się wyłącznie na gromadzeniu jak największej ilości zwierząt, lecz bardziej na ich pięknej prezentacji. Dzięki wspaniałemu otoczeniu zwierzęta żyją tutaj w warunkach bardzo zbliżonych do ich naturalnego środowiska. Przepiękna zimowa wyspa dla pingwinów jest prawdziwą ozdobą tego parku. Zachwycają tutaj również spektakle meduz i ogromne, podzielone na 12 tematycznych obszarów akwaria, które umożliwiają nam podziwianie piękna głębin Oceanu Atlantyckiego. Można wziąć udział w niezwykłych pokazach, w których główną rolę odgrywają inteligentne delfiny, majestatyczne orki, wesołe lwy morskie czy niezwykle kolorowe papugi.
Ogrody zoologiczne, jako miejsce stworzone wyłącznie dla rozrywki, dawno odeszły do lamusa. Dzisiejszy ogród zoologiczny odgrywa ogromną rolę w działaniach na rzecz ochrony dzikich zwierząt, propagowania idei ochrony przyrody i prowadzenia edukacji społeczeństwa. W dzisiejszym pełnym stresu świecie człowiek potrzebuje chwili wytchnienia i spokoju. To zapewnia nam kontakt z naturą. Ona uczy nas też ładu i estetyki. Bezpośredni kontakt z pięknem zwierząt i roślin sprawia, że stajemy się spokojniejsi i szczęśliwsi. Zwierzęta uczą nas, że do szczęścia nie potrzebujemy wiele. One potrafią cieszyć się chwilą i tą dobrą energią natychmiast nas zarazić. To był wspaniały dzień.